Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Kolejny raz będziemy lecieć w kosmos, ale dzisiaj będzie to mikrokosmos za pomocą zestawu LEGO Space w mikroskali. ...325 elementów i zestaw gratisowy, zestaw typu GWP, czyli Gift with Purchase. No i w środku mamy dwie małe figurki astronautów. Ludzie powszechnie myśleli, że to są takie baby benki, ale nie, to nie są baby benki, to są po prostu miniaturowe wersje astronautów. Oni mają normalne buźki i są dopasowani do miniaturowych wersji klasycznych budowli z LEGO Space. Zestaw można było zdobyć na LEGO.com i w LEGO Store'ach za zakupy około 800-900 zł trzeba było wydać. Nie pamiętam dokładnej kwoty. Ja w ogóle kupiłem ten zestaw na rynku wtórnym za jakieś plus minus 200 zł z tego względu, że za bardzo nie miałem czego zamówić, czekałem na nowe zestawy, które będą miały premierę w marcu, ale się nie doczekałem, więc stwierdziłem, dobra, zamawiam oddzielnie. I tak wygląda zestaw. Mamy w środku trzy pojazdy, bo nie wiem, czy rakietę traktować jako pojazd, czy raczej jako pocisk i uzupełnienie do tego łazika. Mamy tutaj bazę, mamy Galaxy Explorera i mamy właśnie łazik. Jest też stanowisko startowe dla rakiety. Można ją wystartować z pojazdu i chyba właśnie z tego stanowiska. W sumie to nie wiem, ale wygląda to całkiem uroczo. Jest utrzymane w klimacie LEGO Space i dla ludzi, którzy lubią taki sentymentalny bełkot, to będzie coś idealnego. Ja też nie ukrywam, że jestem na coś takiego podatny. Idziemy na stół. Tak, zacząłem się jeszcze zastanawiać, czy LEGO, grając na nostalgii starszych odbiorców, będzie miało w planach przygotowanie takich mikrozestawów nawiązujących na przykład do Piratów, do serii LEGO Castle, LEGO Western i tak dalej. No bo tutaj zdecydowanie to działa, tylko jak sobie patrzę na naklejki, które tutaj się znalazły, gdzie na nowych zestawach LEGO Space naklejek nie ma, to czuję lekkie zażenowanie. No bo niby limitowane, niby ekskluzywne, niby trzeba wydać bardzo dużo pieniędzy, żeby zdobyć ten zestaw jako gratis, a czujemy, że jest to takie trochę lekko oszukane. No ale mimo wszystko, design pudełka mnie przekonuje. Z drugiej strony mamy taką naprawdę bardzo surową panoramę tego wszystkiego, co jest dookoła. Jeśli chodzi o wszystkie pojazdy, zarówno łazik, o rakietę, o to lądowisko, czy też tego miniaturowego Galaxy Explorera, mnie to się podoba. Te transparentne szybki po prostu chwytają mnie za serce, więc już może dość tego sentymentalnego omawiania tego wszystkiego, jak to wygląda w środku. Ano są worki, które są ponumerowane od jedynki do czwórki. Mamy też dwie instrukcje. Z tej będziemy sobie składać łazik, a z drugiej będziemy składać całą resztę. No i jest też niewielki arkusz naklejek, który prezentuje się następująco. Ja w takim razie idę to poskładać i zaraz do Was wracam. Może i są naklejki, a nie nadruki, może to i jest jechanie na sentymencie, ale nie ukrywam, mnie ten zestaw chwycił za serce, po prostu. Ale wiecie, to też wynika z tego, że ja jestem takim sentymentalnym dziadem i kilka razy o tym mówiłem. Może nie każdy zestaw, który ma na tym bazować, mnie za serce chwycił, bo na przykład z Fortem Eldorado miałem jakoś tak, że no niby fajny, ale to był po prostu remake 1:1 praktycznie. A tutaj mamy zminiaturyzowanie pojazdów i to naprawdę jest urocze. Zresztą zobaczcie sami. Możemy jedynie żałować, że w zestawie są tylko dwie figurki. Chciałoby się więcej, no ale zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Taki niby odlew Bobasa, ale ta dorosła główka, mamy też te miniaturowe butle. To jest totalne złoto. Jeśli chodzi o pojazd, nie ma tutaj nic odkrywczego, nie ma tutaj nic szałowego. No to jest po prostu taka mini wersja Galaxy Explorera. Ale szczerze mówiąc, jest to fajne. To jest, wiecie, coś, co mogłoby być takim idealnym, fajnym polibagiem dla fanów LEGO Space. No ale nie zrobiono z tego polibaga. Zrobiono z tego element zestawu, który niby jest remake'iem, ale nie do końca, bo jest po prostu miniaturową wersją remake'ów. To jest naprawdę w porządku.
jest i baza, naturalnie w niej trzeba prowadzić różnej maści badania, sprawdzać próbki i tak dalej. No i zobaczcie, jest tam w środku jakiś panel do obsługi, jakaś klawiatura, różne guziczki i tak dalej. Tutaj są różnej maści czujniki, są nawet schodki, żeby nasze małe bęki mogły tam do środka wejść. Tutaj mamy jeszcze więcej ekranów, zegarów i tak dalej. No i naprawdę szkoda, że to logo LEGO Space jest tak naklejone, bo ten nadruk też nie jest dobrze wyglądający. Nadruk w sensie na naklejce. No zobaczcie, widać, że tutaj po prostu ta farba jest fatalnej jakości. I nie kumam tego, dlaczego na przestrzeni ostatnich lat nawet jakość naklejek w LEGO spadła, no ale wiecie, tak już bywa. Stoi to też na elementach, które doskonale z serii LEGO Space znamy. Tutaj mamy jeszcze jakąś antenę. Kurczę, łapie ten klimat, aż chciałoby się stworzyć taką wielką kolonię astronautów na jakiejś obcej planecie. Jest i rakieta. No i naturalnie z tym stanowiskiem startowym, co do samej rakiety, jest w porządku, no ale naprawdę uważam, że ta naklejka to jest zło. Poprawiałem ją już kilka razy, ona za każdym razem będzie się podnosić i jeszcze na naklejce idealnie widzimy, jak różni się biały kolor na naklejce od białego koloru klocków. Co prawda te klocki wydają się mieć jednolity kolor, ale nie jednolity biały. No niestety. Co do samego miejsca do wystartowania tej rakiety, możemy sobie jeszcze to opuścić. W sumie nie wiem po co i w sumie też nie wiem po co mamy tutaj te kolorowe round bricki transparentne, ale wygląda to całkiem w porządku. Mamy jakieś elementy podtrzymujące samą rakietę i ja daję temu wszystkiemu okejkę, ale za tę naklejkę to naprawdę powinienem odjąć kilka punktów, gdybym w recenzjach wystawiał noty. I na koniec mój ulubiony element tego zestawu. I nie, wcale nie chodzi o tego małego niebieskiego astronautę, choć nie ukrywam, że taki mały benek wygląda super, ale jak z powrotem go sobie tutaj przypnę, chodzi mi o ten pojazd, bo mamy tutaj taki transporter rakiety, rakietę możemy tu zamontować, możemy oczywiście ją sobie wystrzelić, bo mamy to podnoszone i przede wszystkim mamy bardzo fajne zawieszenie, no takie powiedzmy półzawieszenie, no jakoś to tam pracuje, ale zobaczcie, jak to fajnie może jeździć po nierównościach, jak te strony są od siebie niezależne i to za pomocą kilku pinów, naprawdę to jest bardzo fajne i tak jeszcze lekko dygocze się na boki, więc będziecie mieli dużo frajdy z prowadzenia tego pojazdu. No i zwróćcie też uwagę na to, że mamy tutaj jakiś taki sprzęt, który jest pomontowany z lornetek, z kierownic, z anten i tak dalej. Tu możemy też wsadzić minifigurkę, właściwie tą mikrofigurkę, nanofigurkę, tą maleńką figurkę w każdym razie. No i mamy tutaj też różnej maści guziczki. Tutaj po bokach też coś się znajduje, pewnie jakieś miotacze laserów, dzikie węże i tym podobne rzeczy. Naprawdę ten zestaw jest fantastyczny. Gdyby wypuszczono go jako jeden element, jako jeden set zapakowany w karton i byłby to gratis do zakupów za jakieś 300 zł, to kilka razy zrobiłbym zakupy za 300 zł, naprawdę. A tak, to wiecie, za duży próg wejścia, żeby pakować się w kilka tych pudełek, ale naprawdę to mi się szalenie podoba. To już koniec tej kosmicznej podróży, ale nie będę ukrywał, że bawiłem się świetnie. Na początku podchodziłem do tego zestawu z takim lekkim dystansem, na zasadzie, zminiaturyzowali, wypchnęli w pudełko i to tyle. Ale naprawdę mam słabość do tych małych astronautów. Oni są po prostu uroczy i dopasowanie tych wszystkich konstrukcji do ich wielkości to strzał w dziesiątkę, no bo wiecie, to jest na takiej zasadzie, że po co zagracać sobie przestrzeń takimi wielkimi konstrukcjami? Można to pomniejszyć, można mieć równie wielką frajdę z obcowania z tą serią. I przyznam szczerze, że LEGO potrafi czasem pozytywnie zaskoczyć. Jednak zrobienie kilku konstrukcji właśnie w takich mikrowersjach i wrzucenie ich do takiego sentymentalnego zestawu to dla mnie osobiście strzał w dziesiątkę. Tylko ten próg wejścia jest naprawdę szalenie wysoki, bo wydanie prawie 1000 zł, żeby zdobyć taki zestaw jako gratis, to przegięcie. Uważam, że tak gratis do zakupów za 500-600 zł to byłoby uczciwe. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!